Jeszcze muszę wam coś powiedzieć przez 5 minut i będziemy stąd szli. Posłuchajcie nas uważnie. My jesteśmy Kościołem Mocy i jesteśmy z Warszawy. Spotykamy się w każdą godzinę, w każdą niedzielę o godzinie 10. Jesteśmy tutaj, aby zaświadczyć wam o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ja jestem chodzącym świadectwem Boga, że Jezus jest żywym, prawdziwym Bogiem, jest Zbawicielem i że On mnie odkupił. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że ludzie zamykają się na te słowa, bo myślą o hipokryzji i religii, najczęściej katolickiej. Natomiast chcę wam wszystkim powiedzieć, że zostaliśmy stworzeni do wolności, do radości, do pokoju, do tego, aby być czystymi. I po to przyszedł Jezus, aby nas uwolnić, aby wyrwać nas z rąk diabła. I Słowo stało się ciałem, aby objawić Tobie Ojca. I tak jak tutaj jesteśmy, wszyscy spotkaliśmy osobiście Jezusa. Jesteśmy żywym Kościołem. Bóg mieszka w nas, bo to jest nowe przymierze. To jest to przymierze, które Jezus przyniósł i kiedy wisiał na krzyżu, zawołał, wykonało się. Chcę ci powiedzieć, że jeśli chorujesz, możesz być uzdrowiony. W ranach i sińcach Jezusa zostajesz uzdrowiony. Jeśli boisz się wirusa, możesz być wolny od lęku, możesz być wolny od depresji, możesz być wolny od biedy, możesz być wolny od patologii życiowych. Prawdziwa mądrość jest w Chrystusie. Jezus Chrystus jest prawdą. Jezus Chrystus jest drogą. Jezus Chrystus jest życiem. Zapamiętajcie te słowa, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus panuje i Jezus wraca ponownie. Teraz głosimy wam pojednanie, że jesteśmy tutaj i w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, abyście mogli pojednać się z Bogiem, który jest Stwórcą. On jest Ojcem i wszystko bierze od Niego początek. On jest źródłem życia i wszystko bierze od Niego swoje imię tutaj na ziemi. I z tym Ojcem, z tym Bogiem, z tym, który jest świętym tchnieniem, który jest nieskończony i wieczny, może zostać pojednany przez ofiarę i krzyż Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus wziął na siebie twoje grzechy, abyś ty mógł żyć. I dzisiaj prosta wiara, wiara w imię Jezusa, które jest imieniem ponad każde imię, może uczynić ciebie dzieckiem Boga. Bo jeśli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć i nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Nie możesz doświadczyć tej rzeczywistości, a Królestwo Boże jest w Duchu Świętym. Królestwo Boże to nie jedzenie, to nie, wiesz, odzienie i sprawy tego świata, ale Królestwo Boże to przede wszystkim radość. Bóg jest Bogiem radości. Królestwo Boże to sprawiedliwość, bo On jest sprawiedliwym Bogiem. Królestwo Boże to pokój, bo On jest Bogiem pokoju i On zwyciężył diabła. Jezus Chrystus jest księciem pokoju i zmiażdżył diabła na krzyżu. Rozgromił go, wystawił go na pośmiewisko. I jestem tutaj, aby powiedzieć ci, że twoja prosta wiara w Jego ofiarę może uratować ciebie, może zbawić ciebie, może zbawić twoją duszę, może uratować ciebie. Jezus Chrystus jest prawdziwym królem. Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem. Zaufaj dzisiaj Jezusowi. Zaufać to znaczy uwierzyć. Uwierzyć w swoim sercu, że On jest Panem, że On zmartwychwstał i że żyje na wieki, że On jest Królem Królów. Jeśli wyznasz ustami swoimi i uwierzysz w to proste przesłanie Ewangelii, dobrej nowiny, On przyszedł po to, aby zwiastować dobrą nowinę wszystkim tym, którzy są uciskani przez diabła. Jeśli dzisiaj w to uwierzysz, będziesz żył i Bóg jest dostępny dla ciebie. Nie musisz, i powiem tak, nie wierz w te diabelskie kłamstwa, że jesteś może, nie wiem, piekarzem, może fryzjerem i że Bóg jest daleko i że nie możesz znać Boga. Prawda jest taka, że Bóg nie ma względu na osoby i przyszedł do każdego z nas. Jezus Chrystus przyszedł do prostych ludzi. Ja jestem prostym człowiekiem.
I ja mam relację z Bogiem. I On do takich ludzi przyszedł. On przyszedł do tych, którzy się źle mają. Bo ci, którzy się źle mają i chorują, potrzebują lekarza. A Bóg jest lekarzem. I On przyszedł po to, aby uzdrowić tych, którzy są skruszeni w sercu. Aby zwiastować pokój i miłosierdzie wszystkim tym, którzy są uciskani przez ciemność. I chcę Ci dzisiaj zwiastować miłosierdzie. Chcę Ci opowiedzieć o tym, że łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa i że możesz żyć, możesz być wolny i bez względu na to, co dzieje się dookoła nas, możesz być uczestnikiem niewysłowionej radości pełnej chwały. Możesz być uczestnikiem tej wiecznej radości i tego wiecznego przymierza, tego wiecznego królestwa. Pozdrawiam Was wszystkich.